Więc kolejna ryba, zgubiłem już rachubę, dziewiąta, ósmą mamy, dziewiąta. Intensywne branie, no ale przynęta numer jeden dzisiaj to ta piaskowa, tak jak mówię, cukiereczek o kolorze piaskowym. I z powrotem leszczyk. Nieduży, ale cieszy. Taki 350-400 gram. Jak widzieliście ostatnio z Karolem, miałem 11 sztuk plus 3 płotki. Dało mi to ponad 5 kilo samych wagi ryb. To więc takie 350, ten trochę mniejszy. No i płynie. Oczywiście nabijam na klinerze rybki, tak aby mniej więcej wiedzieć, ile złowiłem. I wędkujemy, przerzucamy. I jest bajecznie. Nie inaczej. Bajecznie, Pezuś. Nie inaczej. Ok, przerzucam zestaw. I wędkujemy dalej. Do klipa zakładamy. I wędkujemy dalej. Nie ma kolejnej ryby, branie do brzegu, opadało, zacięłem, ale widzicie, pusto, ale nie ma co się przejmować, nabijamy podajnik i wędkujemy dalej. Ta sama śpiewka co przed chwilą, tylko nabić podajnik i wyrzucić w miejsce wyznaczone na klipie. Nic trudnego. Do klipa. I tam cały czas towar zostaje, ryby nęci. Miejmy nadzieję, że coś fajnego wpadnie.
więc dziesiąta rybka, widzieliście atomowe uderzenie. Tak, biorą nieduże, ale brania są intensywne, co widzieliście na filmie, jak bomba, jak to się mówi, idzie w górę. Leszczyk już się świeci, widać. I kolejny. Zobacz, patelniaczek. Baja. Okej. Ściągnę drugą, bo jak widzicie, słabo dzisiaj z kolorami. Założymy to, co na prawej, czyli piaskowy kolor, tak ja to mówię, taki wyblakły, lekko brązowy, pomarańcz nie daje rady, więc naturalny kolor piasku, dna. I zobaczymy, czy teraz i na lewej będą wskazania. Więc na dwóch ta sama przynęta. Nie inaczej. Zarzucimy tylko w miejsce wyznaczone. Ok. I zobaczymy. I zobaczymy, czy też na zielonej, lewej też będą wskazania. Jedenasta sztuka. Widzicie, jakie brania, no ale zabawa przednia. Czekamy, aż coś fajnego wejdzie, systematycznie obławiając. Przy okazji zostawiamy towar z podajnika. No i czekamy, aż podejdą jakieś inne ryby. Co mamy? Lesia już ciutkę większy. Zobaczcie. Zobaczcie, 40. To jest 40. Więc odczepiamy rybkę. Dobra, 40. Zobaczcie. Dłoń ma 21 cm. Połowa ponad 40 cm. Płyń. Baja. Płyń po kość dorosłego. A ja przerzucam zestaw. A więc siedzi 12. Spadła. Spadła. Tu jest plecionka, szarpnęło. Zanim kamerę włączyłem. Jeden ruch, widzicie. No ale branie było intensywne. Czyli
Nie oszukujmy się, prawa strona dzisiaj łowi bardziej skierowane na prawą stronę niż na lewą. Na lewej ta sama przynęta, przerzucę jeszcze za oczyma, ale prawa wędka łowi z tą samą przynętą. W końcu 12, w końcu na zieloną. No i zobaczymy. Ściągamy. Co mamy? Leszczyka. Leszczyka. No, już takie trochę większe weszły. Kolejna 40. Taka prawie 40. Bo wiecie, na oko to, jak to się mówi, chłop w szpitalu umarł, no ale 40. Dłoń ma 21. Przyzwoity pan leszczyk. Więc zobaczcie, dłoń ma 21, dobra 40. Baja. Przerzucamy zestaw. Jak widzieliście, naciągałem fingera. A więc 14. Rybka, branie atomowe. Tak to mniej więcej, drodzy państwo, wygląda. Leszczyk. Nie inaczej. Baja. Od razu się odpiął i dobrze. Nie używam na razie podbieraka. Ryby i tak nie zabieram, więc 14. Przerzucamy zestaw, wędkujemy dalej. Przepłyniemy się, nie byłbym sobą, jeżeli bym w taki ciepły dzionek nie przepłynął się, więc jedziemy z tym koksem, płyniemy, jest w pytkę. Weźmiemy maczetę, weźmiemy jeszcze, wyrąbiemy ciutkę dalej.
myślę, że starczy. I oto wyczyszczona mniej więcej miejscówka. W razie co można spawikówkę rzucać, nie ma problemu. Zobaczcie, Karol tu jak siedzi, wędkuje, to ma teraz fajniejszy dostęp, bo mu trochę tego zielska wycięłem, bo bardzo zarosła ta miejscówka, było pod te drzewo, to jeszcze 2 metry ponad z brzegu, aż po te drzewo co rośnie, i tak zarosło i trzeba pilnować, nie za dużo wycięłem, tak aby zwierzęta, ptaki, kaczki miały tam schronienie w trzcinach. A to tylko tak mniej więcej pod spławik do wędkowania. I tu jest jedna miejscówka i tu jest druga, dwie miejscóweczki i jedna już trochę oczyszczona. To spłynie później, woda zabierze, a my wędkujemy dalej. Piętnasta, zielona. Przeszła, więc muszę przejść na tą stronę. Same leszczyki dzisiaj. Zobaczcie, i to takie fajne. 400 gram. Zobaczcie. 40. Jak nie wierzycie, zobaczcie. 21 błoń. 40. Ok. Baja. 15. Przerzucamy i wędkujemy dalej. Szesnasta spadła. Ale tym razem żółty. Jedziemy z powrotem na tą żółtą. A więc kamerze podziękujemy. Akumulatorki wszystkie padły. Więc na tym koniec. I teraz wędkujemy dalej bez kamery. Muszę jeszcze jeden akumulator duży zakupić, tak aby na pół dnia starczyło mniej więcej. I tak miałem 3, z tego 2 były podładowane, jeden był rozładowany, bo już nie zdążyłem naładować, usnąłem. Więc brania 15 rybek się nagrały. Tak widzieliście, cel osiągnąłem w postaci złowienia jakichś tam rybek, nagrania brań. No i jest pytkę i teraz wędkujemy dalej. Zaraz wchodzę znów do wody. Bo trzeba wykorzystywać pobyt nad wodą, na odpoczynku, na pływaniu. Jest w pytkę. Jest 16.
zmiana przynęty na inną. Inny kolor, inny smak, inny kształt, trochę większa od tych piaskowych, ale też dał jakąś rybkę. Lesio, jak widzicie, Lesio. 16. Baja. A ja nabijam podajnik. I wędkujemy dalej. Okej. Nabijam podajnik. I pływamy. Kolejna rybka. Patelniaczek. Baja. Jeszcze jednej nie zarzuciłem, a na drugiej odjazd. Branko za brankiem. Zobaczymy tym razem co. Czekam na jakiś bonus, coś fajnego. Tamtą wypuszczałem od razu, uderzenie drugie było. No i Lesio. Chyba dzisiaj największy. Zobaczcie. Taki piękny byczek. A co? Wracaj. Baja. Przerzucamy obydwie wędki. Kolejny, prawdopodobnie 20 chyba. Tam na klinerze nabijam. I taka rybka. Baja. Przerzucamy. Tym razem na białą, białą przynętę. Ok, przerzucamy, więc łowimy dalej, wędki przerzucone, chłodny wiaterek, ale jest cieplutko, cieplutko i wędkujemy, wędkujemy i zobaczymy, czy same dzisiaj będą leszcze, czy coś poza tym.
A więc, drodzy Państwo, jeszcze za 40 minut i będę pomału się zawijał, pakował. Z tego względu, że słońce bardzo dopieka. Zobaczcie, ja już koszulkę włożyłem. Koszulkę włożyłem, słońce bardzo dopieka i z tego względu 40 minut jeszcze i będziemy się zawijać. Nie mam parasola, a na tym słońcu nie chcę w nocy wyjść. Nie mam kremu z filtrem, tak aby się wysmarować, więc 40 minut i będziemy kończyć. Zobaczymy jeszcze co i jak. Wiatr bardzo duży wieje. Słońce przypieka, a ja stoję na razie w cieniu, bo na tym słońcu nie da się wytrzymać już, a nie chcę już wchodzić do wody, wychodzić tak, żeby w nocy nie wyjść, bo słońce bardzo mnie przygrzało. Więc jeszcze 40 minut i pomału będziemy kończyć ten dzisiejszy wypad na rybki. Więc tak, ludzie przyjeżdżają się opalać, kąpać w ten wtorkowy dzionek. Mnie zanęta jak zwykle została, lat się odmroziłem, z ostatniego wypadu z powrotem przesypałem. No i będę musiał znów zamrozić drugi raz i ją sztycę już ściągnąłem, złożyłem. I pomału będę się pakował, poukładam. Widzicie, tylko tyle przynęt dzisiaj wziąłem. Przynęt, trochę, nożyczki i to jest cały mój dzisiejszy zestaw do wędkowania. Tak mówię, pomału przyskryję tylko, tak aby nie parowało od słońca. I pomału ogarniamy temat. Dobrze, jeszcze kilka minut, z 15 minut i będziemy kończyć. Może jeszcze jakaś na zakończenie rybka. I zobaczymy. Wypad udany. Słońce dopisało. Kąpiel, woda, pływanko oraz odpoczynek na łonie natury. Nie, drodzy Państwo, kończę już ze względu na to, że nie da się wyrobić. Nie da się wyrobić bez parasola. Tak grzeje. Kończymy. Leciał tak. Widzieliście to. Zawijam się, zabiorę zabawki. Pójdę do sklepu. Jakiegoś loda, jakiś chłodny napój. I ostudzi. A więc kończymy, jakiegoś loda, zimny napój, coś wszamiemy i tak to leciało. Brało to, co pokazałem na filmie, ryb było 24 sztuki, 24 sztuki same leszcze. Myślę, że ponad 10 kg ryb, tak z Karolem ostatnio byłem, ważyliśmy. Było 11 i 3 płotki, ponad 5 kilo, to dzisiaj same leszczyki, 24 sztuki, ponad 10 kilo ryb. I tak to mniej więcej leciało. Skwar, upał, tak powiedziałem wcześniej, ludzie przyjeżdżają się opalać, kąpać. No a my, czyli ja, zawijam się na Kielce. I tak to leciało. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. Że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema, pyza, narka, jedziemy na Kielce. Więc koniec. I tak to mniej więcej leciało. I tak to wygląda. Czyli dwa pokrowce, to kupiłem drugi, połączyłem ze sobą, żeby się nie odpięły, i pasek od krzesełka zdjąłem, bo i tak mam torbę, wystarczy tylko dopiąć i mamy w tej pozycji, zobaczcie,
jak fajnie, dwie wędki osobno, ochrona na kowrotki, wędkę oraz sztyce od podbieraka i pasek na ramię. I tak mniej więcej to się prezentuje. Ewentualnie można w tej nieść, ale po to wziąłem pasek, żeby było wygodnie nieść. Dobrze, zwijamy resztę zabawek. I jeszcze raz narka.